Ciężar dziesiątka jest niezły. Nie grałem jeszcze, ale wszyscy raczej plują na niego i mówią, że dziewiątka jest lepsza. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że Dycha i dziewiątka to jest ten sam czołg, tylko z innym działem. Z innym? Albo z tym samym nawet? Ale model czołgu jest ten sam. O, fosze są dobre. Do zabawy, szczególnie na chechełkach. Ła, ale dobre celowanko. Ja mu dałem pechę, on minie. To jest dobra wymiana, jeszcze go spotuję. Nie wiem, no ja jeszcze tą dychą nie grałem ciężką. Więc nie powiem wam z autopsji. Nie znam tego z eutanazji. Dlaczego? Serbie, mój Serbie, czemuś mi to uczynił? Kurwa, w co ja go trafiłem, że go z Golda nie przebiłem w górną płytę, będąc nad nim. To musiał poczuć. No, kurwa, jaja, co robisz? Chłop, co wyjeżdża, kurwa, na... Silnik szwankuje. Od diabła dymu. Weszło jak masło, przeciwnik oberwał! Ale go zasłonił. Tak, zawsze rokowo w sumie, no bo to jest nie dość, że dobra, to jeszcze uniwersalna dla wielu muzyka. To musiał poczuć. To jest po prostu dobra muzyka. Siema, thanks. Jak Tiga. Za nawałki byliśmy piątą reprezentacją. Nice. Jakoś to zapamiętałem, że to było jakieś 7 właśnie. Siódma lokata, coś takiego. Ale jak była piątka, wierzę na słowo. Siema, Hubix. Au. Ale nawet go nie zarysowaliśmy. Weszło jak masło,
Nawałka wróci. A ja na przykład nie miałbym nic przeciwko. Jedne mistrzostwa zjebał. Oh well. Oh well. Jedne zjebał, ale mistrzostwa wcześniej zrobił najlepszy wynik za mojego życia. Więc... ale zobaczymy. Ja tam na razie ten... nie ma co się napalać, ale... meczek ze Szwecją był obiecujący. Czesiu taki wujek? Kurwa, Czesiu wydaje się być spoko. Podobało mi się, jak oni na ten, po meczu skandowali w szatni. Czesiu, Czesiu, właśnie jak takiemu wujkowi, nie? Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Easy. 4300, dobra, może chudy się w końcu przełamał i zrobił jakąś dobrą bitwę. Jak można ufać komuś, kto pracował w Legway? Playlista jest ze Spotify'a, publiczna. Nazywa się Classic Rock Workout. I to jest autorstwa Spotify. Ha! MK. Sorry, czaty, musiałem Justynie odpisać. MK wpadła, no nieźle, no to co, no to są oklaski, nie? Będzie bitwa też na YouTube'a w takim razie, a skoro mówimy o YouTubie, no to bardzo serdecznie zapraszam wszystkie YouTuby na moje streamy na Twitchu, gdzie staram się 3 dni w tygodniu streamować dla was. I może się trafia tam tak więcej takich bitew, także zapraszam serdecznie ja. I moje wspaniałe i cudowne czaty, siemanko.